Według Cricka procesy myślowe, które w naszym mózgu zachodzą i potem podejmujemy jakieś decyzje, są takimi procesami, można powiedzieć, utajonymi. To znaczy, my stoimy przed jakimiś decyzjami, no w szczególności na przykład takimi decyzjami, czy zakwalifikować coś, co jest dobrem, czy coś, co jest złem. I my właściwie potem te decyzje podejmujemy, natomiast nie mamy kontroli nad procesem analizy no wszystkich elementów, które prowadzą nas do tej końcowej decyzji. No jest to jakaś interpretacja, która mi częściowo odpowiada, bo z własnego doświadczenia wiem, że podejmuję jakieś decyzje, nie zdając sobie do końca sprawy, dlaczego tak zdecydowałem, a nie inaczej. No ostatecznie, gdyby mnie traktować jako czarną skrzynkę, prawda, no to można powiedzieć, prawda, że ta czarna skrzynka zdecydowała tak lub tak w określonych warunkach, no i w zasadzie te decyzje są zgodne z jej wolą, prawda? No pytanie, czy rzeczywiście zgodne z wolą, i pojęcie, co to jest dokładnie ta wola, to nie są pojęcia dokładnie zdefiniowane. Niemniej, jakaś interpretacja jest tutaj możliwa. Nie wiem, być może ty, Andrzeju, mógłbyś to skomentować pełniej. To od razu mi się przypomina hipoteza Cricka, też podana w tej książce, który stara się lokalizować świadomość. On tam oczywiście bez żadnych dowodów naukowych i to oczywiście uznaje, natomiast mówi, że przyjemnie by było, gdyby neuronami świadomości można było nazwać te neurony wyjściowe z kory mózgu, które rozpoczynają proces ruchowy po powzięciu decyzji. To są neurony warstwy piątej kory mózgu. I on mówi, że być może to są właśnie neurony świadomościowe. Natomiast w tym kontekście znacznie dalej poszedł Benjamin Libet. To jest taki amerykański uczony, który po mniej więcej już 20 lat zawodowo zajmuje się badaniem świadomości. I on powiedział, że odważył się na to dopiero wtedy, jak dostał na amerykańskim uniwersytecie tenure track, ponieważ przedtem zależał od sponsorów, a teraz już może żyć do śmierci, prawda, na pewnych pieniądzach i narażać się pewnym ludziom. Otóż on robi niezwykle ciekawe doświadczenie. Jednym z tych doświadczeń było takie doświadczenie, w którym kazał osobom badanym poruszać palcem. I to poruszać nie myśląc o tym, tylko zupełnie spontanicznie. I później jak uśrednił ten ruch, prawda, od momentu, kiedy on się zaczął i również wstecz, to się okazało, że potencjał elektryczny mózgu, który przygotowuje ten ruch, zaczyna się gdzieś na 800 milisekund przed ruchem. Podczas kiedy samo zaprogramowanie ruchu w korze motorycznej, która tym palcem rusza, kosztuje tylko 400 milisekund. I uświadomienie sobie, że mamy wykonać ten ruch w mózgu człowieka, on ma na to specjalny sposób mierzenia czasu, trochę dyskusyjny, ale ma, następuje 350 milisekund przed ruchem. W związku z czym mózg zaczyna analizować sytuację 800 milisekund przed ruchem, a uświadamiamy sobie, że mamy ruszyć palec dopiero 350 milisekund przed ruchem. 550 milisekund mózg robi, co chce. I Libet mówi tak, mózg planuje w tak zwanej korze przedruchowej, on tam nawet zlokalizował te źródła prądowe, planuje wszelkie możliwe ruchy, które są dostępne naszemu aparatowi mięśniowemu. I wolna wola, jego zdaniem, polega na wetowaniu wszystkich innych z wyjątkiem jednego. Krótko mówiąc, tak. Zaplanowane mamy prawie wszystko i sobie wybieramy tylko ten jeden, którego dopuszczamy do działania. Tak, ale to jest kwestia tego, jak my postępujemy, bo można powiedzieć tak, my zawsze postępujemy dobrze, bo jeżeli byśmy nie postępowali dobrze, to byśmy nie postępowali, prawda? No, ale chwileczkę. Moglibyśmy dyskutować. Potem historycznie możemy powiedzieć, o, trzeba było pójść w prawo albo w lewo. Nie, ale generalnie dobrze trzeba zdefiniować. Dla mnie czy w ogóle? Dla mnie. No to się zgadzam. Ja teraz ruszyłem ręką i to absolutnie. Widocznie dla mnie było z jakiegoś powodu dobrze. Tak. Prawda? Historycznie ja mogę powiedzieć, o rany boskie, jak ja wypadnę tutaj w tym rozmowie, bo powiedzę, patrz jak on rusza tymi rękami. Prawda? Rękoma w dodatku. O, właśnie. Natomiast wolna wola. Jak ona jest ograniczona przez sytuację, w której się znajdujemy. Ja bym przytoczył tego Zimbardo doświadczenie, które jest niesamowitym dla mnie doświadczeniem. Uważam, że należy bez przerwy go przypominać. Strażnicy
więźniowie wybrani spośród studentów, zupełnie normalnych ludzi, wsadzamy ich w sytuacje, w których jedna część została losowo wybrana jako strażnicy, druga część jako losowo wybrani więźniowie, wsadzamy ich w sytuację, w której o trzeciej nad ranem są zrywani ci więźniowie, strażnicy przewożą, przebierają, nadają numery i tak dalej. Eksperyment przerwano po 10 dniach, ponieważ więźniowie zaczęli się płaszczyć przed strażnikami, była próba buntu, strażnicy zaczęli używać przemocy psychicznej i tak dalej. Zobaczcie, co się stało. Scenariusz do Big Brothera. Niesamowity scenariusz, który pokazuje naszą naturę, naszą duszę, naszą świadomość w kompletnie innym spojrzeniu. My bierzemy człowieka, wsadzamy do więzienia, mówimy, on jest winien i tak dalej, a nie patrzymy na całość, która do tego doprowadziła. No to już kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat, jaki jest udział w naszym zachowaniu, prawda, genów, jaki jest udział otoczenia i naszego wychowania kulturowego. I pewnie to jest 50-50%. Rzeczywiście to doświadczenie Zimbardo, które jest podane w tych podręcznikach dla psychologii i dla studentów, napędza olbrzymią ilość młodych ludzi do studiowania psychologii między innymi. Tak. To ich tak frapuje, żeby określić samych siebie. I rzeczywiście to jest olbrzymie pytanie. Pojęcie dobra i zła, znowu wracamy do filozofii. Tak jest. I gdzie jest ta świadomość, czyli niezależność świadomości od animala, prawda? Czyli od tego, powiedzmy sobie, zwierzęcia w nas, dwoistości. Nie chciałbym niczego złośliwego mówić przeciwko psychologom, ale z moich takich obserwacji to wynika, że psychologie studiują część czasami ludzie, którzy mają kłopoty z własną osobowością. Troszeczkę inaczej, bo tam jest bardzo dużo takich naukowych. Mhm. Niemniej ten eksperyment, jest jeszcze parę eksperymentów tego typu, gdzie pokazane jest, że obiektywne dobro, które my prawda, mamy i obiektywne zło, które historycznie możemy patrzeć na to, prawda, że tu mamy oto zło, oto dobro. Zmienia się w zależności od sytuacji, że w pewnym momencie może się okazać, że dobro w tej sytuacji wcale nie jest dobrem, a zło, które kulturowo nam się mówi o to jest zło, nie jest złem. Jest taki przykład dziwaczny, który też szybciusieńko zacytuję. Być może, że bardzo dużo zła w świecie powstało z tego powodu, że mówi się nie zabijaj. Po to, żeby powiedzieć nie zabijaj, żeby zrozumieć, trzeba zrozumieć, co to znaczy zabijać. W związku z tym zabijanie nam się utrwala w głowie, a potem dopiero negujemy. Nie można powiedzieć nie myśl o różowym słoniu. Prawda? Bo najpierw musisz sobie wyobrazić różowego słonia, żeby to przestać o tym myśleć. Ale zauważ, jak ciekawy przykład dałeś, bo to jest rzeczywiście domeną tylko mózgu ludzkiego, który właśnie myśli w sposób oderwany od rzeczywistości, może abstrahować od rzeczywistości, bo przecież w słynnej książce Lorenza tak zwane zło okazuje się, że zwierzęta po prostu mają wbudowane w swoje zachowanie niezabijanie osobników własnego gatunku. Tak jest, dlatego że one traktują to, nie mówią nie zabijaj, tylko ewentualnie szanuj życie. Zupełnie inne swoje, podejście. Swoje. Gatunek. Szanuj życie. Gatunek, tak. No więc w ogóle problem dobra i zła, jak miał jako neurofizjolog się nim zająć, no to wiemy, gdzie to jest, prawda? Powiedziawszy, to się wszystko odbywa w płatach czołowych. Podawałem przykład tego pacjenta Gage'a, który po zniszczeniu płatów czołowych zmienił swój stosunek do oceny zjawisk. To, co przedtem dla niego było zdecydowanie złe, na przykład pijaństwo, czy pożyczanie pieniędzy od innych i nieoddawanie, teraz było zupełnie dozwolone, tak się zachowywał. Krótko mówiąc, znowu mamy połączenie struktury ciała, w tym wypadku oczywiście sieci neuronów w mózgu, z zachowaniem, z czymś. Jak dalece to jest nam dane? Czy jest to tylko wynik działania sieci nerwowej?
My wszyscy myślimy prawdopodobnie tak, ale ja nie jestem taki pewien. My nie możemy powiedzieć, że nie ma jakiegoś irracjonalnego elementu w tym wszystkim. Możemy? Nie, z szacunkiem. Mnie się wydaje, że my możemy mówić tylko o tym, na czym ewentualnie nasza ekspertyza może polegać. Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dorzucił do tej dyskusji o świadomości. Kwestia tych różnych białych proszków. Te białe proszki na ogół są pochodnymi tego, co mózg sam wydziela w sposób naturalny, prawda? Zgoda, ale dosypujemy białego proszku do pokarmu człowieka albo każemy mu wdychać i nagle ten człowiek staje się zupełnie inną osobą. To jest tak jak przemiana... Powiem ci gorzej, w tej chwili mamy magnetostymulację, możemy stymulować sobie specjalnym stymulatorem magnetycznym przez czaskę odpowiedni kawałek mózgu i na przykład pacjent bez woli, bez wolnej woli rusza ręką, ponieważ stymulujemy motoneurony. Nie daj Bóg, zastymulujemy jakieś inne części mózgu, no i wykona złą wtedy robotę. No, wy tam męczycie te biedne szczury, którym się podłącza w ośrodek czegoś tam, na przykład rozkoszy. Zapytaj szczura, który jest biedniejszy, czy ten, z którym my się codziennie bawimy, czy ten, który szuka pożywienia w kanałach. Nie, to prawda, ale nie, to było niedobre sformułowanie. Niemniej jednak elektrostymulacja, dosypywanie chemii do pożywienia powietrza lub cieczy, którą przyjmujemy, nagle zmienia w nas wszystko. Ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że ta chemia czy elektrostymulacja wpływa w gruncie rzeczy na dynamikę sygnałów pomiędzy neuronami, prawda? Czyli wpływa na egzekucję pewnego programu przetwarzającego informacje, no jakby na to nie patrzeć. Zgoda, teraz i oczywiście zmiana tej dynamiki może zostać zakwalifikowana odpowiednio, sklasteryzowana na przykład w taki sposób, że człowiek, który bez tej stymulacji zachował się w sposób, który uznajemy za no, dobry, prawda, zaczyna się zachowywać w sposób który nie tolerujemy. Więc no może nie ma w tym jakoś, prawda, czegoś szczególnie dziwnego. No po prostu wpływa to na dynamikę sieci neuronowej. Tak, ale my nie potrafimy tylko zrozumieć, jakie są cechy charakterystyczne. Chodzi o to, czy to można nazwać programem, bo to jest wiele możliwości. Tutaj znowu wracamy do tej wolnej woli, o której żeśmy zaczęli. No. Rzeczywiście to, co te białe proszki produkują, to jakby przechodzenie ze stanu do stanu, z wykonywania jednego programu do drugiego, ponieważ ujawniają się zupełnie nowe połączenia w mózgu. Tak naprawdę no, stan aktywności całego mózgu determinuje raz, co ten mózg robi w danej chwili, sam na siebie wpływa, no i dwa, oczywiście efekt behawioralny tego, co dany osobnik robi. Zmiany świadomości następują w każdym z nas. To nie musi być wieloraka osobowość, prawda? W tej chwili ja się patrzę i cała moja uwaga jest skupiona tutaj. Moja świadomość jest świadomością wzrokową. Za chwilę zamknę oczy i będę słuchał muzyki klasycznej, która mnie uspokaja i ja będę zupełnie... cały mój mózg zostanie nastawiony na słuchanie. To jest inna świadomość też, prawda? Mimo, ja sobie tutaj mogę jakoś tym sterować. Patrząc na to z tego punktu widzenia oddziaływania otoczenia na nas, to po pierwsze my możemy rzeczywiście tylko tak jako naukowcy powiedzieć, ja wiem tylko jedno. Ja jestem. Natomiast to, co widzę na zewnątrz, podlega jak gdyby tylu wielorakim zniekształceniom, że nie mogę na pewno wiedzieć, że to, co się dzieje tutaj, to nie jest przypadkiem, ja mam okulary na oczach, prawda, i to jest virtual reality, które jest podłączone do telewizora interaktywnie, na przykład. No tak, no to jest oczywiście Proszki powodują, że nagle widzimy rzeczy, które nie są. Samoświadomość jest rzeczywiście, przepraszam, że ci Bogiem tak przerywam, a samoświadomość to rzeczywiście jest coś, co prawdopodobnie charakteryzuje świadomość ludzką, ponieważ nie mamy zawsze pewności, czy niższe zwierzęta, no bo małpy być może mają, ale już takie zwierzęta jak twój kot, co wybiera pokarm. Nie wiemy, czy on ma coś takiego jak samoświadomość, czy on może się ustawić... Że on wie, że on jest. Że on wie, że on jest. Właśnie.
Te tutaj doświadczenia nie są w pełni przekonujące, ale zdaje się, że nie. Wracając jeszcze do tej sprawy podejmowania decyzji i tego naszego opisu funkcjonowania mózgu jako, nie wiem, pewnej dynamiki prądów czynnościowych, które zachodzą pomiędzy neuronami, tak już mówiąc w bardzo dużym skrócie, to chciałbym wam zwrócić uwagę, że istnieje tu wiele innych elementów niepewności. My do końca chyba nie wiemy, czy dynamika tej aktywności elektrycznej mierzonej w sposób makroskopowy to jest jakby jedyna cecha, która determinuje funkcjonowanie mózgu. Wiemy, że żyjemy również w świecie kwantowym, który z natury jest niedeterministyczny. I są takie poglądy wyrażane przez również znane osobistości naukowe, na przykład przez Rogera Penrose'a, który jest doskonałym i fizykiem, i matematykiem, który twierdzi, że jego zdaniem w mózgu najprawdopodobniej zachodzą również procesy kwantowe związane z przetwarzaniem informacji, to co się nazywa quantum computing. I że jemu nie wystarcza taka makroskopowa, elektryczna dynamika przypisana urządzeniu, urządzeniu właśnie, które generuje wyłącznie, nie wiem, prądy czynnościowe. Że mogą zachodzić jakieś bardziej subtelne efekty związane ze zmianami stanów kwantowych, które mogą wpływać w jakiś sposób, których jeszcze nie wiemy, na dynamikę sieci neuronowych. Czyli na to wam chciałbym zwrócić uwagę. Cały szacunek również dla Penrose'a, żadnych dowodów neurobiologicznych na jego teorię nie ma. Natomiast to, co rzeczywiście jest tym prawdopodobnie prawdziwe, to, że niedeterministyczna jest również aktywność mózgu i nasze myślenie. Rozmawialiśmy o tym, jak świadomość powstaje i w którym momencie. I tak, żeby pobudzić do rozmowy, poruszmy jeszcze jeden temat, który jest fascynujący. Klasyk, ja go nie przytoczę dokładnie, ale zasada generalna jest taka, że w Stanach Zjednoczonych zrobiono ogromne doświadczenia nad bliźniakami jednojajowymi. W swoim czasie była taka ogromna akcja, żeby poszukiwać tych bliźniaków jednojajowych i sprawdzić, w jaki sposób ich fenotyp wpływa na działanie, na charakter, na różne tego typu reakcje. Czy charakter się zmienia, czy jest stabilny, czy nie. I stwierdzono jedną dziwną rzecz, że bliźniaki, które się wychowywały w rodzinach obok siebie, różniły się dosyć znacznie. Natomiast okazało się, że bliźniaki, które były rozseparowane w innych otoczeniach, zachowywały się prawie tak samo. Tam jest jeden przykład, który jest zupełnie niesamowity, o mężczyźnie, który, o dwóch mężczyznach, którzy byli rozseparowani już w kolebce, mieli żony o tych samych imionach, przedtem się rozwodzili też z podobnymi osobami, jeździli Cadillaciem, palili tę samą markę cygar i tak dalej. Co się stało? Czyli patrzymy na to z punktu widzenia jeszcze innego, że mamy geny, oto mamy geny, prawda? I te geny, czy genotyp, produkuje określony fenotyp, a ten fenotyp jest jak gdyby odpowiedzialny też i za świadomość, za sposób postrzegania otoczenia. Mało tego, odpowiada za to, w jaki sposób ta osoba wpływa tak na otoczenie, że otoczenie wpływa tak na nią, że w przypadku takiego rozseparowania skutek jest ten sam. Andrzeju, chcesz nam powiedzieć, że nie tylko byt kształtuje świadomość, ale również genetyka. No właśnie. Ale i byt. No, ale i byt. Jeżeli to jest w układzie nerwowym dość typowe zjawisko, jeżeli dwa neurony są bardzo podobne, zajmują się dokładnie tym samym, to one nawzajem siebie w jakiś sposób wyhamowywują po to, żeby jednak się odróżnicować, a te bliźniaki wychowywane w jednej rodzinie, prawda, być może w ten sposób się różnicują, bo muszą jakoś swoją autonomię wyrazić. Jeden zacznie pierwszy i drugi już. I teraz tak, mają ten sam genotyp, to ty jesteś specjalistą, uważaj, czy ja nie popełnię błędu, mają ten sam genotyp, więc w związku z czym tą samą świadomość, o duszy nie mówimy już, i nagle to się zaczyna